Dobry Państwu! Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałem Państwu opowiedzieć o Wielkopolskim e, Związku Myśliwych. E, już jakiś czas temu przygotowywałem się do tego programu, ale tak się złożyło, że niedawno byłem na uroczystości pogrzebowej i chciałbym, jakby to powiedzieć, tą audycję dedykować mojemu wujkowi, kuzynowi mojej mamy. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, w wieku 97 lat odszedł mój wujek który był doktorem nauk leśnych. No i tak się składa, że no, spotkałem tam wielu ludzi, którzy y, razem z nim pracowali. Pracował w szkołach y, w Miliczu, w Tucholi, y, w Porażynie, W każdym razie dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy i byłem zaskoczony, że właśnie w tych szkołach jest taki przedmiot, który się kiedyś nazywał Łowiectwo, później się nazywał Myślistwo i że. O tym uczą w szkole, no ale jak to się składa, że właśnie życie leśników jest nieodłącznie związane z, też z polowaniem, czyli regulacją populacji zwierząt. Tutaj jest ten dyplom, a ja wrócę do pierwszego zarania. Nie tak dawno stałem się posiadaczem takiej pięknej całości po moim innym wujku, Michale Sobańskim z jutrosina i zawsze jak byłem w tamtym domu, to podziwiałem te parostki koziołka, podziwiałem ten dyplom, a nie wiedziałem, że jeszcze istniał taki piękny medal. Jest to bardzo ciekawe, bo to właśnie ten mój wujek, o którym na pewno nakręcę osobny program, właśnie w 1935 roku dostał medal srebrny. Przy klasyfikacji, przy ocenie tych koziołków, i bardzo dumnie to u niego w domu wisiało. W ogóle powiem, że taka, no trudno powiedzieć subkultura, ale grupa ludzi związanych z myślictwem to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ wszystko co jest związane z myśliwstwem to jest taka jakby męska biżuteria to są bardzo ładne przedmioty, które z jednej strony są użytkowe ale z drugiej strony są bardzo, bardzo piękne i o tym chciałem Państwu właśnie tutaj o tym powiedzieć ten Wielkopolski Związek Myśliwych został utworzony w 1920 roku w Poznaniu i on przez wiele lat, jakby to powiedzieć rywalizował z grupą myśliwych warszawskich ale w każdym razie zawsze te grona różne stowarzyszenia myśliwskie albo się jednoczyły, albo się rozchodziły, ale w każdym razie zawsze działały na rzecz łowiectwa. Miały oczywiście swoją gazetę, możemy tutaj zobaczyć. Mam gdzieś w magazynie przedwojenne egzemplarze, ale tu akurat pokazuję ich. Czołową Gazetę, czyli Łowiec Polski, to jest gazeta z 1952 roku, gdzie już możemy zobaczyć przybudcę państwa socjalistycznego, który również, powiedzmy, nie tylko strzelał do zwierząt, ale jak tutaj widzimy, w tak bardzo nobliwej sytuacji zajmuje się małą sarenką. No i faktycznie ta, te gazety są kopalnią wiedzy o tym, co się dzieje w branży myśliwskiej. No i właśnie jest to, jest to, jest to też przedmiotem tego, co dzisiaj e, Państwu e, pokazuje. E, ja już wcześniej miałem e, coś związanego z tym Wielkopolskim Związkiem Myśliwych, ponieważ. Już bardzo, bardzo dawno od pani Oli Ciążyńskiej, córki lekarza, dentysty Józefa Ciążyńskiego, miałem taki medal. Jest to też medal srebrny i on jest dedykowany panu, panu Ciążyńskiemu. Strzelanie myśliwskie to nie, że się strzela do zwierząt, tylko są takie. E, Tarcze, które są w kształcie dzika, w kształcie sarny, w kształcie zająca. No i w czasie takich zawodów myśliwi popisują się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. I tutaj pan Józef Ciążyński z Leszna coś takiego dostał. Oczywiście pani Ola dała mi to z ogromnym namaszczeniem, a ja nie wiedziałem, że... Po iluś, iluś latach, raz, że opowiem o tym, o tym Wielkopolskim Związku Myśliwych, ale jednocześnie będę miał też taką piękną całostkę, którą pamiętałem, a tak się skłożyło, że dzięki woli rodziny trafiła ona w moje zbiory. Jak już wspomniałem, ci myśliwi, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa, użyję znowu ta subkultura, proszę zwrócić uwagę, to jest akurat pamiątka z... Yy, z ukończenia szkoły w 1908 roku y, przez y, jednego z tych, który znajduje się na tej fotografii, ale ja tutaj mam z tyłu zapisane, że to była pruska szkoła leśnictwa w Steinbach, to było to jest miejscowość Głusko, fotograf był z Woldenbergu, czyli z Dobiegniewa nad Drawą, a to się znajduje w powiecie lubuskim, ten ten, ten ten ta szkoła, no i musicie Państwo przyznać, że ci panowie, którzy tutaj są, są bardzo elegancko szykownie ubrani. Szkoda, że nie mają jeszcze takich swoich myśliwskich atrybutów. Ja bym tutaj widział, że któryś z tych panów mógłby mieć na przykład taką piękną myśliwską fajkę w ręce, gdzie mógłby demonstrować jak można taką fajkę palić. Jest to oryginalna fajka właśnie, która należała kiedyś do myśliwego. No, jest to niezmiernie ciekawe. No, tak jak wspominam, mam trochę książek. W Poznaniu, w Muzeum Narodowym, była wspaniała wystawa: Myślistwo jako styl życia osoby, które lubią ładne przedmioty, powinny się z taką książką zapoznać. Jest tutaj ogrom informacji. Jest to bardzo profesjonalnie wszystko opisane, także naprawdę polecam tego typu publikacje, ponieważ one utrwalają naszą wiedzę. No a tu na przykład jeszcze z czasów takich, jak ja to nazwam, enerdowskich piękna książka o właśnie broni do polowań i też takie. Piękne ilustracje ukazujące bardzo, bardzo starą broń myśliwską. No a to, że ona jest ładna, to też Państwu za chwilę pokażę. Ja się troszeczkę przygotuję do tego pokazu. Ja posiadam troszeczkę ciekawej broni myśliwskiej. Część z nich nie jest pozbawiona cech szczeleckich, a niektóre są czarnoprochowe, czyli nie wymagają pozwolenia. Proszę zwrócić uwagę. Pokazuję państwu piękną francuską dubeltówkę, która kiedyś była dubeltówką skałkową, później została dokonana konwersja, czyli przerobienie na kapiszon. Tutaj proszę zwrócić uwagę na te Piękne elementy przy kolbie. Oczywiście na te wszystkie elementy, które są tutaj stalowe, związane z osłoną spustów. No, wszystkie tutaj te elementy są bardzo, bardzo ciekawie wykonane. A chyba najciekawszą rzeczą w niej jest to, że proszę zwrócić uwagę, tutaj na szynie łączącej lufy znajduje się napis Grabiński A Lisa, czyli ten, tej konwersji, tej francuskiej dubeltówki dokonał rusznikarz działający w Lesznie i jest to jedna z ładniejszych sztuk broni znajdujących się w moich zbiorach. Proszę zwrócić uwagę ten trzewik kolby jak jest pięknie ozdobnie tutaj zrobiony, cały metal jest ładnie ozdobiony. Ona jest stosunkowo lekka także no trudno mi powiedzieć czy ona jest akurat damska. No muszę przyznać, że znam parę Ciekawych kolekcji, gdzie znajduje się wiele egzemplarzy podobnej lub jeszcze ładniejszej broni, ale ta jest na pewno najładniejsza w moich zbiorach, a cieszę się, że mogłem tą audycją z jednej strony uszanować i uhonorować mojego wujka, który w wieku 97 lat odszedł, a jednocześnie jest to forma zapowiedzi, że zrobię piękną audycję o bracie mojej babci, o Michale Sowańskim, który w zasadzie całe życie spędził w jutrosinie i mam sporo dokumentów, fotografii, które udokumentowują jego, jakby to powiedzieć, życie w jutrosinie. Dziękuję.